Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam cię z wami bardzo serdecznie z nową lutnią, którą znalazłem latając sobie poza nagraniem. Pamiętacie, jak mówiłem pod koniec poprzedniego odcinka, że zajmie mi to jakieś maksymalnie godzinkę te warmienie? No, grubo się pomyliłem, zajmie mi to jakieś 8 godzin. Polatałem praktycznie dookoła tej wieży, wszędzie ci tylko mogłem, z jakieś chyba 20 razy, jak nie więcej. Z przerwami większymi lub mniejszymi. No ale jak widać, mam dość spore zapasy tego. Tutaj na za dużo nie wypadło. Zdobyłem tylko bimber najwyższej jakości, 2 sztuki. Widmowy żeton jeden. Tutaj jeden taki glimpse daremności, 1 mądrości. I 2 zarodniki taru chyba jeszcze znalazłem. 2 albo 1. Oprócz tego zdobyłem też taką maść staru, ona daje 750 taru po spożyciu, także spoko. To daje chyba 500, ale nie jestem pewny, bo używam tego wczoraj. Dobra, mogę na razie odznaczyć te lutnie z szybkiego wyboru. I zobaczmy ten żeton. Tworzy połączenie ze sferą duchów. Dobra, musimy użyć, żeby... użyj, żeby były też ze szczegółu, ale nie. Użyj po prostu, żeby było jakieś działanie. Użyj. Uderzenie podczas stwardnienia zwiększy obrażenia twojego następnego ataku pewnie. Okej, dobra, spoko. Czyli dobrze będzie, wiecie, użyć, zatrzymać stwardnieniem atak, po czym dać się walnąć i po prostu, żeby po stwardnieniu użyć tego... Znaczy, wiadomo, jak używamy stwardnienia w trakcie zamachu, to my się zatrzymujemy jakby w czasie. Jak obrywamy, no to ten atak leci dalej, więc najlepiej w taki sposób wykorzystać ten cios. No ale niestety, na razie tego nie zrobimy. Co tu jest dalej jeszcze? No mamy ten bimber najwyższej jakości. Tylko właśnie, bo ten za niewielką ilość zdrowia dał mi tyle samo... zdecydowania, ale zdecydowanie mam już na maksimum, więc raczej tego teraz nie wykorzystam. Tutaj duży koszt zdecydowania przywraca mi trochę życia. De facto to zgniłe jedzenie warto chyba używać, kiedy się ma 0 zdecydowania, bo efekt leczenia jest chyba taki sam, a koszt jest totalnie darmowy, więc... Elo? Znalazłem też chyba miejsce, gdzie jest właśnie ten jeden mieczyk, nie? Ale zanim właśnie powydajemy też te punkty na te, to zobaczmy kolejne te wszystkie powłoki, gdzie się mogą znajdować. Czyli najpierw ten ziomek tutaj. O! O proszę! Czy to jest ta jaskinia, gdzie był ten taki potwór? Ta tutaj jest zaraz obok? Może? Kogo mamy tutaj? O, to wiem gdzie jest! Minąłem się z tym. Jest niedaleko. Kurde, tak, ej, tak blisko byłem kolejnej powłoki? Nice. Okej. Okay. W sumie w jednej, dwóch właściwie. Okej, okay, no to nie mam bladego pojęcia, gdzie się znajduje, także... No on sobie jeszcze poczeka, ale kurde, teraz nie wiem, czy iść po tego, czy po tego. No bo w sumie... Przecież właśnie, bo chyba z nią zagadałem. Zobaczmy, czy się zregenerowali przeciwnicy. Chyba tak. Dobra, ten się nie liczy, bo tamtego jeszcze nie zabiłem w ogóle. Co? Tak, są, więc kurde, no niestety, ale pójście po tą jedną powłokę to będzie naprawdę drobne wyzwanie, tak więc, okej. Okay. Wydajmy w takim razie te punkty i ulepszmy sobie tę powłokę. Yes, slowly now. Myślę teraz na chyba maksymalną ilość, więc dobra, jedziemy po kolei. Najpierw tutaj. Zwiększa szansę na upuszczenie po śmieci dodatkowego przebłysku przez wrogów. Niestety jedna rzecz, która chyba jest troszeczkę głupia, to fakt, że te przebłyski i tak dalej są wspólne tylko dla jednej konkretnej powłoki. Czyli jeśli mam na przykład tutaj 76 przebłysków dla tej powłoki, to mogę je wydać tylko i wyłącznie w tej powłoce. To nie przechodzi między tymi kolejnymi powłokami. Dla kolejnych powłok muszę te przebłyski farmić osobno. Trochę to boli, ale... Trudno.
We had vowed to slay this false god. Yet this promise was no more than a coerced pledge. What difference does it make which master we serve? We will serve all the same. Okay. Teraz przezorność. The madman I would come to realize was not burdened with delusions, but truth. Yet the wary ear corrupts honest words into lies. I took him for a spy and cut him down. How else could he know so much about me? He had condemned himself with each utterance. Może przez te przebłyski właśnie. First I heard the squeals as if from 100 mouths. Then I saw her. The revered. A writhing mass of sinew. As if all at once she was splitting apart and coalescing. Is it salvation to look upon her? Deliverance? I knelt, losing my strength. I wanted to look away, and yet she was all I wanted to see. Ciekawe. They were a pathetic lot, squandering their time to drink moonshine and fight over scraps. An offering of a bag of tar garnered me their quick attention. But I sensed betrayal in their eyes. I knocked one down, and the other told me all he knew. As I turned to walk away, one struck my armor with a rock. Were they mad? I could just as soon cut them down as take a piss. I looked into their hungry eyes and warned them as much. The brigands fell upon us with crude knives. Trailing blood, I stumbled into a cavern. Deep within, a priest welcomed me, clutching a tablet. He promised I would be reborn within the shadow of the revered. But he could do nothing for my injuries. Okay. He ushered me deeper into the labyrinth. It must have been dug by a thousand hands. I ignored much of what he said until he called my name. Smiling, he forgave me for the crime I would soon commit. It was all etched in stone, he assured me. These were the ravings of a madman. Ciekawe. Silent, the newborn crawled from the earth's viscera, a gaunt, sallow-skinned creature, not entirely inhuman. Its hands grasped uselessly at her deflated form. Her limbs writhed and coiled around it. Perhaps an embrace. Okej, mam 15 jeszcze, czyli na to mnie nie będzie stać. To mam idealnie 15, tutaj 6. Dobra. Wypuść, najpierw użyjmy tego, czyli ulepszenie ataku po wyskoku. I watched as something swam beneath her belly. Her flesh sloughed from the bone and poured forth like mud, drowning the worshippers in a slurry of blood and earth. Birth and death were indistinguishable. I should leave. Find safety. But I dragged myself closer as the prayers of the devout filled my ears. I couldn't lift my sword. I couldn't kill mother
child. Proszę, proszę. Dobra, tu potrzebuję 6. Zobaczmy, czy te 2 przebłyski, które mam... Tyle, dobra, ten daje 1. A zobaczmy, ile daje ten. Nie, użyjmy raz. 2. Okej. Okay. Czyli będę ją akurat. 2. Ja już to przypiszę do tego, żeby tak nie stagowało. Okay, mamy akurat na 6. Wróć, akurat 6 mamy. To jest akurat bardzo spoko. To ściągamy. Czyli niestety na tą drugą szansę póki co stać mnie nie będzie. Ale to jest tylko kwestia farmienia tych przebłysków poza nagraniami. Teraz tego nie będę robił. Ale kto wie, może w trakcie chodzenia uda się to ogarnąć. Tak więc wykupmy sobie przedostatni upgrade do tej powłoki. Czyli... wytrącenie potężnym kopnięciem z równowagi. I was given a choice. To kneel before the executioner's axe or the queen. An easy choice. For years I wore her sigil, repeated all the oaths, but I always knew one day. No matter how many honors were bestowed upon me, I would escape. Okej, okay, witam się z wami po cięciu. Niestety... no, nie, coś mi się zjebało w nagraniu, nie udało mi się wam pokazać pokonania tego przeciwnika. Nazywał się Grisha i powiem wam, no walka była z nim... krótko mówiąc wymagająca. Ale dobra, dostałem za niego 7 przebłysków i trochę taru. Zobaczmy, czego bronił. O, mechaniczny kolec. Pięknie. To mi się przyda akurat. Okej, okay, tu mamy do przeczołgania się. Z drugiej strony. Jakieś przejście. Też do przeczołgania się. Dobra, zobaczmy najpierw to. Okej, okay, jakiś typiarz. I... o kurde, i... jest druga powłoka! Okej, okay, czy to jest kolejny miniboss? Okej, okay, jest to chyba po prostu... o, unik, 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 unik. O, super, jeszcze zapluwa. Zajebiście. No, chodź. Parada, makler. Okej, okay, zabiłem go tym, nice. O, i jeszcze w ogóle ta parada, albo to zaklęcie zdjęło mi tę truciznę. Nice. Nieznana powłoka. Lubię to, dobra. Ej, dobra, to teraz wygląda dziwnie. Czemu my nagle jesteśmy... w tej wersji. I to jest który? A, i to jest ten! Ten pierwszy, którego sprawdziłem w tym odcinku. Proszę, proszę. Ciekawe, jak on się zwie. Okej, okay, ta nasza powłoka, którą mieliśmy, chyba gdzieś tam poszła... znaczy poszła, gdzieś tam została przeteleportowana do tego. Właśnie do tego hubu, jakby takie powiedzmy a la kapliczki zjednoczenia. No dobra. Ten? Okej, okay. Ten ma więcej życia i jeden więcej segment paska tego całego Resolva. To mi się akurat podoba. No bo chyba sobie będę musiał wyfarmić teraz kolejne upgrade, jeśli chodzi o wrogów, nie? Ale zobaczymy. Zobaczmy, co się kryje tutaj. Już widzę pułapkę na niedźwiedzie. A nie jedną. O kurde, byłem tutaj! Poza nagraniem tu byłem, pamiętam to miejsce.
jest? Z czego porwałem? Hello? Come on. Dobra, no chodź, podleczysz mnie. Czekaj, z tego co widzę, to niestety za duże polecenie nie jest. Ale lepszy ryt niż nic, prawda? Zdobny żeton z bogatej krainy. I niestety pułapka na niedźwiedzie. What? Czemu on halo, czemu on w powietrzu się unosi? Ej, no nie wierzę, że miał akurat tak mało zdrowia. Dobra, to było teraz dziwne, nie? Dobra, co my tu mamy? Kolejne zero od Niktaru. Przedmieścia Fallgrim. No, w tej lokacji byłem, choć przelotnie. No, ej! O, a ty tu skąd? Zdechliowaj na szczęście. Święte Pismo Buntu! Okej. Podarte resztki kazania. Okej, kolejny przykład do użycia. Ciekawe co daje. Dobra, zjedzę sobie grzyba. Żeby się podleczyć, bo tu niestety nie ma takiego odpowiednika estusów z innych solsów. Tutaj się leczymy tylko tymi grzybami albo paradami, ale na paradę trzeba też mieć oczywiście... Ten. Trzeba mieć tego resolva, nie? Tylko się nam tłumaczy, jak to po angielsku. Zajebiście! No naprawdę! Super. No, kurwa, na ludzi słyszałem. Dobra. Plusem właśnie tej formy jest to, że mamy po prostu ogromne ilości tego. Ogromne ilości tej staminy. Minusem jest fakt, że jesteśmy na strzałach chyba wszystkiego. Unik i atak, no ale to tak nieblokowalny. Wąka nie załatwi tego gościa, zanim kupel do niego tutaj przyjdzie. To się na szczęście udało. O, figurka Harosa. Okej, oni mogą to drobić? Spoko. Okej, to są paradne. Ha, fajnie, że gra kurde robi to, co jej każe, nie? Daj tu. Który atakuje? Ty czy ty? Bez komentarza! Bez komentarza! Wcisnąłem kurwa paradę! I've kept your flesh safe, foundling. Okej, dobra, ale warto wiedzieć, że ty też. Teraz widzę, że się tylko Tar zużył, ale... że zużył. Tar został przy powłoce tam właśnie, ale przebłyski zostały ze mną, czyli... to trzeba mieć na uwadze. Dobra. Minęło już kurwa pół godziny, czy ja zajdę tutaj dalej niż kurwa jakieś 20 metrów? No nie wiem właśnie, czy to zabija na strzał, czy to chwili więcej obrażeń. Zaś o tym zapominam. Dobra, ale to na strzały nie działa.
Ibergor... W zajebistym miejscu się ustawiłeś, naprawdę. Dobra, proszę o moją smołę, czy tam tar. Dobra, nieważne, bo to jest było naprzemiennie. Pewnie w dużych ilościach przypadków dość... dość ten... Już nieświadomie. W ogóle to makusza wygląda jakby nie strzał do mnie z bełtów, tylko z kamyków, nie? To jest trochę śmieszne. Ale skoro dla niego działa, no to... Dziw, że ja jestem, aby to porwać. Dobra. Okej, tu się świeci. Zobaczymy, czy to będzie można zgarnąć. Co ty gnęły, tak poza kamerą? O, brawo ja, naprawdę. Chuj tak bardziej dał je. Nie wiem, czy ta parada wymaga wyczucia z mojej strony, czy wystarczy, że ją po prostu będę trzymał, zanim ona zaatakuje. Chodź kolego, zaatakuj mnie. Okej, dwa obrzeżniki, to lubię. Okej, to nie wiem, czy nie jest trasa do kolejnej powłoki, albo kolejnej broni. Zobaczymy, tutaj pusto. Kolejna ta zamknięta skrzynia. Ciekawe, jak ją można otworzyć. Oddobny żeton. O, to jest to, dobra. To użyjmy, zobaczmy, co to daje. Uderzenie podczas stwardnienia gwarantuje wzmocnienie... Dobra, nie tak, przy zapoznaniu. To się pojawi w szlaku. Wzmocnienie, które zmniejsza kolejne otrzymane obrażenia. A. Nie jest to jakieś... A nie, dobra, to jakiś kamyk, po prostu się świeci od światła. Okej. O! Okej, dobra, to miejsce kojarzę. Tutaj byłem poza nagraniem. Chodź, kolego. Prosto w pułapkę na niedźwiedzie. Kurde no. Byłeś niestety pierwszy z tym pierwszym ciosem, ale ja na szczęście mam wzmocnione parady, czyli nic strasznego. Być kolejna parada. Kolejne darmowe leczenie tak naprawdę. Dobra, tutaj kolejny taki ziomek walący go odpuścić. Zde. No, no wcisnąłem paradę do ciężkiej kurwy! Nie, rozkurwi mnie sto w tej grze zaraz. Literalnie, to jest bardziej wkurwiące niż parady w Soulsach. A w przypadku Soulsów, bynajmniej, te parady, jeśli nie trafię parady, to chociaż mi zalicza niwelację obrażeń. Ja wracam. Ja tam wracam, ja to chcę kurde sobie zgarnąć. Zajmę moje ciało, jak chcę przejść chociaż kawałek dalej w tej lokacji. Ale poważnie, nawet pierwsze sousy mnie tak nie wkurwiały, nie? Dobra, spróbujmy teraz przebiec prosto przez tych typów i z nimi nie walczyć. Da. Siema, siema, nara. Dujemy przez wszystkich, to mogę zrobić taki postup. Dobra. Wiadomo, liści to nie mają, z tego co wiem, więc powinni sobie dać profesjonala. Wolny atak, więc... Przejść. Kolejny typ... Kur, dwóch takich typów! Kurwa, zajebiście. O kurde! O kurde! Ej, tu jest ta powłoka któraś! Chyba. No! Wow, gościu wygląda jakby skamieniały. Nie, oczywiście jest jakiś cholerny łucznik. Ty, ej, dobra, no, o, no, 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 nie zaskakuj z takiego odległości, gościu. Odległości, wysokości,
odległości. Kolejna zamknięta skrzynia. Ty robisz tak stał na tym? Czy można coś zejść? Dziękuję bardzo. Przywitaj się moim ostrzem. Okej. Okay. O, proszę, jest! Jest kolejna powłoka. Dobra. Dwie w jednym odcinku znalezione. Kim ty jesteś? Wygląda na jakiegoś króla, tak na być szczery. Bo nie powiem, że na rycerza, bo na rycerza to wygląda każdy z tych. Każda z tych powłok, nie? No, poza tą jedną, którą znalazłem. Ale tu. Ale on ma dużo życia. Okej, okay, tu. No, niech zgadnę, jakiś trudniejszy wróg pewnie. Okej, okay, to by się dało sparować, myślę, bo nie było ostrzeżenia z pieczęci. Dobra, przywróćmy sobie trochę resolva, nie? Z pomocą właśnie tego. A właśnie, to masz wpisana przecież. Zobaczmy beamer najwyższej jakości. Proszę, on mi zał... Ale nie, dobra, okej, okay, to nie jest one shot, to po prostu bije obrażenie. Czyli zależy tego, ile gościu życia zostało, to albo go tym zabije, albo po prostu zadam więcej obrażeń. Dobra, zdjęty i zobaczmy, co to jest za miejscówka w ogóle. Okej, okay, jest checkpointik, to mi się podoba akurat. Okej, okay, myślałem, że... dobra, nie, przechodzimy do jakiejś nowej lokacji chyba. Okej. Okay. Gdzie w takim razie? Wow, co to jest za miejsce? Wieczny Narthex! Oj, dobra. Nie. Dobra, mamy tutaj... Co? Mamy... Mamy kowadło. A, czy po prostu warsztat. Okej. Mamy nią, ale z nią chyba nie chcę gadać. Jest broń! Recytuj. Proszę! Tu jest chyba ten młotek i dłuto. Dobra, z nią nie chcę gadać, bo to ją chyba tu obudzi, ale niestety tutaj nie ma ognisk. Tutaj wszędzie trzeba się chodzić na własną rękę z buta, więc wolę z nią tutaj teraz nie gadać. Bo chcę użyć maski i się tepnąć tam, gdzie byłem, ale kurde, tu jest broń. Spróbuj ją, kurde, zdobyć. A mieliśmy to recytować, a my zerwaliśmy kartkę, która zmieniła się w pająka i nas chyba użarła. To ciekawe. No i dobra, gdzie nas to przeniesie? Okej, mamy znowu tego gościa. Musimy go pokonać, żeby zdobyć broń. Okej. Nie ten guzik, chciałem użyć parady. Czemu nikt nie robi tego? No ej, jak on nie sięgnie? Parada. Dziękuję. Nieblokowalny atak. Czemu ja o tym w ogóle zapominam? Okej, on ma tylko 3 pasy tego zdecydowania, więc trzeba uważać. Dobrze, jak... To jest to, jak go nie pokona, to będzie szkoda ten bimber stracić, nie? Dobra, to użyjmy w takim razie tego gorszego bimberu. Okej, mi daje jeden cały pas. Dawaj.
Ale może nie w taki sposób. No kurde! Okej, dostałem chyba poczwórnie, bo dostałem i z tego i od niego z ciosu, i z tego ciosu tamtego. Okej, atak nieblokowalny, mogę powstrzymać stwardnieniem. To trzeba powiedzieć. Come on. Już dobra, zajmie się bandaliczy, więc taki jest przyłożony. No, rubunik typie! Dobra, zrobimy sobie. Gacia! Cyk leczonko. Od razu zyskujemy ten jeden pasek. Dobra, niestety on się też stwarnił, więc nie zaliczył mi ciosu, ale nie zaliczył mi też trafienia przez jego mocniejszy cios, bo ja się też stwarniłem, więc jest na pustce. Dobrze. Dobra, jest prawie w połowie zdrowia. Mam nadzieję. Uff, dobra, zdążyłem się stwarzyć na szczęście. Mam nadzieję, że on tu nie będzie miał jakiejś drugiej fazy, on połowie ma zdrowia. Wiesz sobie co ja gadam, że powinienem chyba na to liczyć tak naprawdę. Znaczy, no tak pół na pół, bo wiecie. Byłoby fajnie jakby tego nie miał, no bo wtedy nie miałbym, nie musiałbym się za bardzo z nim męczyć, ale... Gdyby to miał, no to by były trochę ciekawszym bossem. Do tyłu i odzyskać staminę. Okej, dobra, nie, nie muszę. Wystarczy, że trzymam tę pieczęć i to już zaliczy mi paradę. Także warto wiedzieć. Dobra. Czy szczur mi odnawia zdrowie? Przez 10 sekund? Okej, czyli mocniejsza wersja grzybka. Właśnie, bo w ogóle to... Właśnie o tym zapominam, nie? Że mogę... Mogę zrobić zwykłą parę, tak po prostu. Do wzmocnionej potrzebuję tego paska. O właśnie, to mi od razu nabiło cały jeden pasek. Zwracam, nie? To nie, czy tego bym unikiem akurat idealnie nie... Ten, nie uniknął. Moment, nie? No, dawaj. Ale nie on ma cię bić, tylko ty masz właśnie, o, paradę. Pięknie. Dobra, może nie wykorzystamy tego mundru. Dobra. No chodź, no chodź. Pewnie nie? Nie? No parada nie weszła, no ale trudno się mówi. To było wybinę z mojej strony. To było jeszcze głupsze. Kurde. Dawaj, no chodź. No. Dobra, okej, nie muszę ty... Na szczęście zdążyłem się skamienić. Dobra, to mi zarezolw... A nie! O, czy nie, czekaj. Jak mało zdrowia mi to przywraca? Bardzo. Wolę to zużyć, niżeli... tracić rezolwa na to. Nie, no rezolwa teraz nie mam w ogóle, nie? Więc to jest darmowe leczenie tak naprawdę. Dobra, weszła parada na szczęście. Dawaj. Unik. Okej. No, fuck me. Dobrze, leczenie z parady i zaraz będzie leczenie z tej kanapeczki. Oraz kolejny zapli. Czy chcę użyć tego grzybka? Przydałoby się, myślę. Dobra, zjedzmy to sobie. Za wcześnie. Dobrze. Tu. Co się udało? Wiesz? Dobra. Cios. Z zamachem. Pięknie. Czy jeszcze dałoby się przejść tą grę na samych paradach, nie? Może trzeba gadam, na pewno by się dało. To jest też z wymachem.
są właśnie dwa rodzaje tego niebezpiecznego czynnika. Mamy... Albo... Konamy? Yeah! Dobra, czyli broń jest moja. Pięknie. Zaraz mnie pożera rybka. Okej, okay, żaba mi zwiększa regenerację wytrzymałości, to już wiem od poprzedniego odcinka. Szkoda, że jej w sumie właśnie nie wykorzystałem w tej walce. Mogę? Wyposaż w młot i dłuto! Pięknie! Okej, okay, tutaj mamy ten miecz, ale czy jakbym ja teraz na przykład się cofnął do tamtego miejsca, to czy dalej bym miał ten mieczek tam? Zobaczymy. Wykorzystajmy tę maskę. Bo ona mnie powinna mnie właśnie cofnąć do tamtego miejsca. Dłużej. Wow, od razu mi ile? Połowy chyba nabiło. Nieźle. Zobaczmy w takim razie, czy mam rację. Ja. Dobra. Wiecie co, użyjmy tego od razu jeszcze raz, żeby mieć już full tej znajomości. I zobaczmy, co takiego mi się właśnie doda. Ej, no to be honest, już nie powinno być tego loadingu teraz, nie? Skoro jestem zaraz obok niego. Zobaczmy, co to teraz zmienia. Kosztuje... patrzcie! Było kosztem... Wszystkich przebłysków dla zaznajomionych kosztuje pół przebłysku. Okej. Okay. Znaczy, kosztuje, ale mogę też dalej tego użyć, nie mając żadnych przebłysków, tak więc? I tak jest spoko. Wiecie, lepiej pół przebłysku niż wszystko. Zobaczmy. Roztrzaskana maska należała kiedyś do siostry, choć zniszczona maska wciąż zachowuje ślad swojego pierwotnego przeznaczenia. Podczas noszenia szumi cichymi szeptami, żądając ofiary. Ciekawe. I dobra, tutaj ogólnie mamy... Zobaczmy, ile potrzebujemy przebłysków, żeby odkryć, kim jest ta powłoka. Nic, tylko 500 tego, okej. Okay. Dobra, to wiecie co, spróbujmy to jeszcze wyfarmić. Pewnie drugie tyle potrzebuje na tą drugą powłokę, no to... Może na tysiaka od razu sobie pójdziemy. O proszę, to chyba zatruwa. Ciekawe. Nie chcę odpory na truciznę niestety. Okej, okay, ten Bimberger się jakoś minął. Dobra, widzę, że ten młotek i... Tak, tak, podłódka jest zatruwa. Kurde, widzę, że niestety, ale to strasznie się wytrzymałaś. Jak tak patrzę. Czyli pewnie ta powłoka, która to nosiła, ta, której pewnie jeszcze nie mam odkrytej, ta jedna jedyna, to ona właśnie będzie też miała cholernie duże ilości wytrzymałości. O, pozostałość taru, to mi się podoba akurat. To miałem pierwszy, tak więc... Dziękuję. Dobra, to mi dawało 80 z tego co pamiętam, więc dobra, jeszcze nie mogę się, nie połaszę się jeszcze na ten... Na tę drugą powłokę na imię, ale dobra, mogę po nagraniu wpalić. Na razie chcę chociaż sobie wpalić to jedną. Te 420 muszę mieć. Resztę już załatwiłem, ta pozostałość. Może ta pozostałość, ten. Ała! No mocne przebicie. Jak młotem i dłutem naraz. Może bardziej ten młotek się tutaj zdaje na przebitkę. I pieczony szczur. Okej. Okay. Dobra, jeszcze tak ze dwóch muszę zabić. No to proszę akurat. No dawaj. Kurwa. Zobacz.
że strasznie małe jest to leczenie. Bo to w ogóle tu zginąłem wcześniej. Okej, dobra, YOLO! Ej, to super. Dobra, to nie dość, że mam punkt, gdzie wiem, jak się szybko dostać do tego miejsca i tam gdzieś dalej powinna być powłoka. Albo miecz, muszę jeszcze sprawdzić dokładnie, które to jest miejsce. Ale chyba to do miecza bardziej niż do powłoki. To teraz powinno być mnie stać na oba imiona, jeśli chodzi o te powłoki. Ale mogłem użyć maski, ale już dobra. Trudno, przejdę się z buta. Też jakoś mega daleko tu nie jest. No, a przy okazji mogę się jeszcze o nich zahaczyć. Trzymaj, panowie. No tak, nie mam staminy. Dobra, 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 dobra. Spokojnie, spokojnie. No i ładnie. To mi się podobuje. Im więcej taru, tym lepiej dla mnie. Nie mam pojęcia, dlaczego ktoś tego taru po prostu na smoła nie przetłumaczy. Mi chyba nie powiecie mi chyba, że nikomu to nie przyszło do głowy, nie? Okej, to mamy tutaj wejście bezpośrednio do naszej koleżanki. Więc dobra, ja będę sobie farmił te glimpsy poza nagraniem, żeby właśnie wykupić wszystkie te zdolności od tych powłok, ale na start poznajmy imiona dwóch tych zdobytych w tym materiale, czyli najpierw tego tutaj, zakładam jakiegoś króla. Redrim Czcigodny. Made promises of an end to war and human suffering. Promises all were desperate to hear, myself not least, for I'd seen my share of tragedy. I scratched my name in their book, swearing myself to the deathless doctrine. My armor clattered on the ice as I knelt before them and asked myself if I would ever be worthy. Okej, okay. I zobaczmy jego zdolności. Tutaj może sporadycznie oprzeć się próbie powalenia, okej. Okay. Po zabiciu przeciwnika Eredrim zyskuje wzmocnienie, które obniża otrzymane obrażenia o 5% przez 10 sekund. No, taki typowy tank, nie? Po przejęciu przy Eredrima następny atak zada ogromne obrażenia, a nawet może doprowadzić do wysadzenia wrogów w krwawą mgłę. Mocna rzecz. Ale nie działa tylko na jakichś słabszych wrogów. Tak najczęściej, na takich dużych pewnie. W sensie, nie mówię o bossach, tylko o takich zwykłych wrogach, nie? Tych takich większych, jak ten gościu z tą taką ala halabardą. Na nich to będzie działać rzadziej. Tutaj Eredrim zyskuje ładunek egzekucji po zabiciu wroga. Każdy ładunek zwiększa bazowe obrażenia ataku. Ładunki przepadają po oddzieleniu się od Eredrima. Okej. Okay. Maksymalne zdrowie zwiększa się o 15%. Ataki zadają dodatkowe obrażenia, powodując częstsze chwianie się przeciwników. Też dobre. I Eredrim zadaje dodatkowe obrażenia pojedynczym wrogom. Też dobra rzecz. Tutaj kopnięcie. Stwardnienie. Dobra, czyli te trzy rzeczy są wspólne dla wszystkich. Tylko i tak trzeba to odblokowywać osobno, ale są wspólne te trzy umiejętności dla każdej powłoki, widzę. A te wszystkie na górze to są specjalne dla danej powłoki. No i mamy figurkę Eredrima. Dobra, i tutaj jeszcze ten ziomeczek. Dobra, zobaczmy. Tutaj jest... A jeszcze nam nie znana powłoka. Tutaj jest ten właśnie wasal. Tu jest Eredrim. I poznajmy teraz imię tej powłoki. Yes. Tak. Chcesz napić? Kimże ty jesteś? Existence is a curious matter. The greatest triumph in the universe. Gifted and squandered. I shan't make the same mistakes as my brother. When the moment comes, I'll exercise restraint. Okej. Okay. Solomon Uczony. No i tak, tutaj są te trzy. Co on ma tutaj u siebie? Rozmawiając z postacią, Solomon zyskuje segment zdecydowania. Zajebista rzecz.
Za darmo można sobie naładować to tak naprawdę. Solomon zaznajamia się szybciej z przedmiotami i zyskuje przebłysk podczas czytania wiedzy tajemnej po raz pierwszy. Też dobre. Czas pozostawania w stwardnieniu przez przeciwników, gdy zostajesz rozdzielony z Solomonem, zwiększa się. Okej. Nie wiem, czy to jest coś dobrego. Czyli to... A nie, dobra, nie. Okej, okay, w sensie to nie jest buff dla nich, tylko to, że oni, jecie, mnie to wywala, oni są skamieniali i ten czas dla mnie, że mogę wrócić do ciała, okej, okay, czy nie, to jest tak, to jest buff. Okej, okay, trzymając święty gruczoł, Solomon otrzymuje 25 punktów maksymalnego zdrowia. Nie trzymając gruczołu, otrzymuje jeden maksymalny segment zdecydowania. Też spoko rzecz. Święty gruczoł, mówisz? Czyli już, rozumiem, mamy jeden. Gdzieś tam mi mignął jakiś gruczoł na loadingu, tylko nie pamiętam, jaki to był. Ale chyba ognia. Solon ma szansę na uzdrowienie, używając umiejętności broni do zabicia przeciwnika. Okej, okay, czyli rozumiem na przykład tego dźgnięcia mieczem. Zabicie wroga ulepszoną ripostą może przywrócić pełne zdecydowanie. Jakie to jest zajebiste. A to nie jest segment, tylko na przykład mam jeden segment, zabiję typa i mam szansę, że będę miał full pasków. Mwah. I tutaj Solomon uzyskuje małą ilość zdecydowania, gdy otrzyma cios podczas stwardnienia. Okej, okay, też dobre. Dobra, to będę miał kurde co farmić. Postać pogrążonego w nauce. Czekajcie, mamy jedną figurkę, żeby zmienić się w tego typa i jedną figurkę, żeby się zamienić w... No i tak, dobra, mamy tutaj ten nasz właśnie, tutaj ten młotek dłuto, tutaj jest ten miecz uświęcony i dwie broni, których jeszcze nie znam, nie mam, ale może tą uda się w kolejnym odcinku znaleźć. Zobaczmy jeszcze umiejętności tej broni. Perfumowane kadzidło, na rękojeści młota brakuje połowy zaklęcia. Okej. I napis na rękojeści dłuta jest niekompletny. Czyli potrzebuje perfumowanego kadzidła i upiornej kadzielnicy, aby wzmocnić jeszcze, aby dać jakieś buffy dodatkowe tym i młotkowi, i dłutowi. Tutaj to, co już było, czyli te wzmocnienie obrażeń. Tutaj te zniszczone, tutaj po prostu wzmocnienie odzyskiwania zdrowia i zdecydowania. Zaś ta balista suka. I to jest to właśnie. Ja dalej nie wiem, czy te trzy rzeczy są wspólne dla wszystkich broni, czy osobne dla każdej. Zobaczymy. No ale na razie wróciłbym sobie jednak do tego mieczyka. Bo fakt, to jest może szybkie, no ale niestety, no ja nie mam na tyle wytrzymałości, żeby dobrze korzystać z tego młotka i dłuta. No tutaj już mamy bynajmniej te ulepszenie, a on... Oj, on może być naprawdę dobry, jeśli chodzi o to ulepszenie. Zwłaszcza jak sobie jeszcze ulepszę jego samego, ale to dopiero później. Zabiłem chyba typa losowo. A nie, dobra, nie, jednak nie trafiłem, po prostu się nie straszę. Tam akurat nic takiego. Dobra, no to co? Ode mnie to będzie tak na razie tyle. Ja za chwilę będę ruszał, żeby się zająć tymi wszystkimi typiarzami i pofarmić sobie z nich glicy. No a potem nagram sobie kolejny materiał właśnie z Mortal Shell, w którym mam nadzieję uda mi się pokazać wam już więcej, jeśli chodzi o umiejętności i to nie tylko tej powłoki. Więc ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mortal Shell. Kurde, nie wyszło.